Problemów, jak sądzę, bardzo poważnych problemów gdańskiej urbanistyki, a co za tym idzie dalej, i architektury w konsekwencji, jest to, że w mieście nie ma tak naprawdę, moim zdaniem nie ma, wizji rozwoju urbanistycznego centrum Gdańska. No dobra, to zaczynamy. Zobaczymy. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kontra, w kontrze pan Igor Strzok, były wojewódzki konserwator zabytków. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o budynku, jakiego jeszcze w Gdańsku nie było. Takim, pod takim tytułem w portalu Trójmiasto ukazał się artykuł. No i wywołał burzę. Czy powiedziałbym, że takiego budynku może nie było w Gdańsku, natomiast na świecie jest to dosyć często spotykane zjawisko, gdzie przenika się architektura stara i nowa. Nawet jeżeli ta stara tak naprawdę nie jest stara, jest tylko rekonstrukcją. Zresztą w przypadku Gdańska akurat oskarżanie rekonstrukcji jest może nie na miejscu, bo cały Gdańsk jest jedną wielką makietą z wyjątkiem budynków sakralnych i fortecznych. Tutaj historia dla mnie zaczęła się już na początku mojej pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków. Ale nie, ona się troszkę wcześniej zaczęła. Nie wątpię, bo ja dostałem w jesienią 2019 roku dostałem jeden projekt do oceny. W 2016 roku już zaczęła się historia tego miejsca i budynku. Tak to mniej więcej wyglądało w 2016 roku. I jeszcze jest jedna wizualizacja. I to wstępnie było podpisane przez pana poprzednika. Ja akurat nie znam tego projektu, więc trudno mi się do niego odnosić, natomiast widzę, że faktycznie jest to obiekt większy, zarówno jeśli chodzi o wysokość, bo ma 11 kondygnacji, jak i jeśli chodzi o rzut, bo zajmuje znacznie większy obszar niż ten, który trafił do mnie w 2019 roku. No cóż, widać, że po prostu historia terenu jest długa. No i to też atrakcyjny teren, który inwestorowi się podobał. No jest to jedna z ostatnich takich działek, gdzie zdaniem władz miejskich można było wznosić budynki wysokie. Tak, no bo właśnie, tu trzeba powiedzieć chyba jedną rzecz. Plan zagospodarowania, miejscowy plan zagospodarowania mówi o budynku. W tym przypadku akurat dla tej działki nie było miejscowego planu zagospodarowania, o ile mi wiadomo, przynajmniej nie było on już w 2019 roku jakimś dokumentem wymaganym. Wymagana była tutaj WZ-ka. I faktycznie. A WZ-ka co to jest? WZ-ka to są tak zwane decyzje o warunkach zabudowy. Decyzje o warunkach zabudowy oczywiście opracowuje Urząd Miejski, odpowiedniego komórka. Taka decyzja też podlega zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Czyli ktoś z moich poprzedników zaakceptował taką WZ-kę, która pozwalała zbudować tam 11 kondygnacji. No i taki projekt właśnie do mnie trafił. Autorstwa pracowni Wolski Architekci, czyli pana Jerzego Wolskiego. Ja sobie pozwolę pokazać, to jest ten projekt. Powiem szczerze, że jako architektowi ten projekt mi się podobał. To znaczy jest to jako budynek neomodernistyczny, taki dosyć strzelisty, ale uwaga, te wizualizacje pokazują, te wizualizacje pokazują ten budynek z najbardziej atrakcyjnego punktu obserwacji, to znaczy od wschodu, gdzie on jest strzelisty i bardzo, bardzo smukły. Natomiast niestety, jeżeli Państwo zobaczą wizualizację już z innego kierunku, ona jest dosyć teoretyczna, bo pokazuje widok gdzieś tam z okolic dachów Kościoła Świętej Brygidy, no to widzimy już, że
Jest to po prostu bardzo wysoki, 11-kondygnacyjny i jeszcze dłuższy niż wyższy ten, budynek. Ten też był 11-kondygnacyjny, tak. Jak ten z 2016 roku, ta pierwotna koncepcja. Ta pierwotna koncepcja według wcześniej już ustalonej WZ-ki pozwalała na 11 kondygnacji, czyli około 38 czy tam 39, nie pamiętam, metrów wysokości i grubo ponad 50 metrów długości. Innymi słowy, stojąc na przykład na placu przed kościołem Świętej Brygidy, widzielibyśmy szary wieżowiec hotelu Merkury, czy dawny Heweliusz, zasłonięty w dużej mierze taką potężną brązowawą kubaturą, która co prawda byłaby cieniutka, jak kartka papieru, oczywiście żartuję, ale byłaby wysoka i szeroka, czyli po prostu cały kościół Świętej Brygidy znajdowałby się w kadrze z brązowego szkła. No i oczywiście to zarówno wysokość, jak i gabaryty, jak i to, że mielibyśmy do czynienia wtedy z przesunięciem nowoczesnej, modernistycznej czy neomodernistycznej zabudowy aż do kanału Raduni, to spowodowało opór z mojej strony. No ale właśnie, ale też, gdy te wizualizacje ujrzały światło dzienne, bo one w różnych miejscach się pokazywały, Gdański Oddział Towarzystwa Opieki nad Zabytkami zgłosił do ministra kultury i dziedzictwa narodowego skargę w tej sprawie. Czy mógłby pan przypomnieć datę? My tą skargę tutaj mamy, a datowana jest ona na 26 sierpnia 2019 roku. Czyli wtedy, kiedy ja już byłem wojewódzkim konserwatorem. Tak. Tak. I na odpowiedź w sprawie tej skargi, bo tu jest uzasadnienie, że no, jest to cały dokument. Ten dokument najprawdopodobniej też udostępnimy, będzie można sobie go przeczytać. I na odpowiedź na tą skargę minister dał sobie ponad rok. Cóż, bo niestety tak bywało. Zawiadomienie o sposobu załatwienia skargi z ministerstwa, tu też mamy taki dokument. To zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi wpłynęło i zostało podpisane przez dr Katarzynę Zalasińską w imieniu ministerstwa. Czyli przez dyrektora Departamentu Ochrony Zabytków. 20 października 2020 roku, czyli po roku. Po roku i miesiącu. Tak. No i ministerstwo przychyliło się do tej skargi wniesionej przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami i de facto projekt ten z tym 11-piętrowym budynkiem padł. Tak, projekt ten padł. Oczywiście tutaj swoje znaczenie niewątpliwie miało zarówno protest towarzystwa, jak i decyzja ministerstwa, ale chciałem zaznaczyć, że jakby jednocześnie trwały rozmowy pomiędzy inwestorem, przede wszystkim jego architektem, czyli biurem pana Wolskiego i mną, i osobami, które się u nas w urzędzie tym tematem zajmowały. Ponieważ, żeby zrealizować ten projekt wcześniejszy, który przed chwilą pokazywaliśmy, czyli nie ten z 16, tylko z 18 czy 19 roku, należało jeszcze uzyskać kilka pozwoleń, nie pamiętam, jedno czy dwa pozwolenia konserwatorskie, związane z jakimś tam przesunięciem pomnika, czy jakiegoś głazu narzutowego. W każdym razie były to drobne decyzje, które jednak musiały być podjęte przez nasz urząd. Jeszcze tytułem wstępu chciałbym powiedzieć jedną rzecz, ponieważ nie każdy wie, w którym miejscu ta działka się znajduje. Ona jest trochę na uboczu, ona jest na terenie Starego Miasta. Znajduje się przy locie, ale nie każdy... Nie przy locie. Przepraszam, przy nocie. Przy nocie. Tak, ale nie każdy kojarzy to miejsce, ponieważ tam się rzadko chodzi. Ale jest taki jeden ikoniczny, jak to teraz się mówi modnie, budyneczek, który na pewno wszyscy w Gdańsku kojarzą. Zwłaszcza starsze pokolenie. Nazywa się Winifera. Winifera, tak jest. Czyli jest to tuż koło Winifery, jest to naprzeciwko Winifery. Naprzeciwko Winifery jest ta działka, tam stoi też pomnik
drugi pomnik, pierwszy pomnik Heweliusza, astronoma Heweliusza. A że mało kto kojarzy tę działkę, to nic dziwnego, dlatego że znaczną jej część, czy raczej do niej przylega taka dziura wstydu, znajdująca się przy hotelu, dawnym hotelu Heweliusz, czyli obecnie Merkury, czy Mercure. Ta dziura jest tak ohydna, że po prostu odrzuca na odległość i mało kto chce tamtędy chodzić. I teraz pozwolę sobie na chwileczkę odbiec od tematu budynku. Bo to w tym wstępu mieliśmy powiedzieć, ale no teraz powiem. Tak, dlatego, bo skoro zaczęliśmy o dziurze wstydu i która już nie należy do firmy Moderna, tylko należy do hotelu Mercure, to chciałem powiedzieć, że jednym z problemów, jak sądzę, bardzo poważnych problemów gdańskiej urbanistyki, a co za tym idzie dalej, i architektury w konsekwencji, jest to, że w mieście nie ma tak naprawdę, moim zdaniem nie ma wizji rozwoju urbanistycznego centrum Gdańska, czego tragicznym owocem jest na przykład Forum Gdańsk, prawda? Znaczy Forum Gdańsk, ale i Stare Miasto jest takim owocem. Znaczy Forum Gdańsk jest po prostu wykwitem ohydy, jest największą katastrofą urbanistyczną, jaką spotkała Gdańsk od czasu wizyty tutaj Armii Czerwonej w 1945 roku. To ja się z tym zgadzam, niektórzy nazywają to parchem, rakiem. W taki sposób nazywają ten wykwit nie wiem czego. No właśnie, nawet trudno powiedzieć czego, tak. Prawda? Bo tam można dostrzec w zasadzie 7 różnych koncepcji stylistycznych. Łącznie ze stodołą, czyli nawiązanie do wsi. Tak. Oczywiście. No to chyba tu jest 8 prawdopodobnie ten element estetyczny, czy nieestetyczny. I teraz, proszę Państwa, jeżeli mówimy, ja akurat nie podoba mi się to określenie, że to jest jedyny taki budynek, jak mówię, na świecie takie rzeczy się zdarzają. Ale to mówimy już o tej szklanej piramidzie. Mówimy o szklanej piramidzie, czy raczej szklanych schodach, czy szklanym... No pan to tak ładnie nazywa, ja to nazywam piramidą, no dobrze, bo zobaczyłem... Piramida schodkowa, podoba mi się, że to jest piramida schodkowa. Ja zobaczyłem tą wizualizację. Dobrze. I troszkę mnie zatkało. Dobrze, więc mówimy o budynku, ale tak naprawdę powinniśmy spojrzeć szerzej. Jaki mamy w tym rejonie problem urbanistyczny i architektoniczny? Jest kanał Raduni, który biegnie powiedzmy od okolic ruin Bastionu Świętej Elżbiety i od Rzaka i przecina Stare Miasto. Przy czym na południe od kanału Raduni jeszcze możemy mówić, że mamy zabudowę, która się utrzymuje w parametrach dawnego XVII, XVIII, XIX-wiecznego Starego Miasta. Natomiast na północ od kanału Raduni nie mamy już Starego Miasta, mamy raptem dwa kościoły, czy tam, no trzy kościoły. Wielki Młyn jest. On stoi, za przeproszeniem, okrakiem na kanale Raduni, tak samo jak Mały Młyn stoi nad Radunią, ale za Radunią mamy już, proszę bardzo, Madisona, Mercure, ten drugi wieżowiec brązowy, który się nazywa Prorem, o którym niektórzy mówią, że w ogóle bez zgody jakikolwiek został zbudowany, ale to o tym przy innej okazji. Jasne. Jak również budynki te zbudowane w cegle, czy tam o elewacjach ceglanych, które zbudowała firma, znaczy zaprojektowała firma EMC Architects, prawda, słynna pracownia taka specjalizująca się w architekturze modernistycznej Warszawy. Mi akurat te budynki tak kojarzą się z takim właściwie późnym NRD. Ja wiem, może ona jest wybitna, ta architektura. Znaczy ja uważam, że Jemsi, ale... są bardzo znanymi architektami, ja ich bardzo szanuję. No ale ja mówię, ale tak natomiast wie pan, oczywiście mogą się panu tak kojarzyć, natomiast problem polega nie na tym, czy budynek jest, znaczy również na tym, czy jest dobry, czy jest zły. Ja z panu Dzikowskiemu z firmy Jems zawsze mówiłem, że mnie się na przykład jako budynek, ten jego ceglany budynek wzdłuż Rajskiej bardzo podoba, jest świetny w proporcjach jako architektura modernistyczna, ale mówię, ale wie pan, nie w tym miejscu. W tym miejscu zrobiliście o dwie kondygnacje za dużo. Może proporcje byłyby gorsze. Ale to chyba ogólnie jest taka tendencja nadkładania kondygnacji, bo to samo mamy przecież na Wyspie Spichrzów. Też tak, minimum dwie kondygnacje kolejne, są dołożone. Tak. I takich... Więc, ale wróćmy. Jasne. Przepraszam. Oczywiście. Wyspa Spichrzów chętnie innym razem. Natomiast w tym przypadku mamy tutaj
cały potężny kwartał miejski wokół tych dwóch wieżowców, który w tej chwili wygląda tak, jak wygląda no, większe miasto niemieckie odbudowane po zniszczeniach po amerykańskich superfortecach czyli gdzieś tam w latach 60. Czyli jednak NRD? Nie, NRD, RFN. Moim zdaniem RFN. To jednak jest jakość architektury RFN-owskiej z lat 70-80, prawda? Jeżeli pan się znajdzie przed wejściem do Madisona głównym i spojrzy pan na południe, no to w ogóle nie widzi pan Starego Gdańska. Są jakieś, prawda, ośmiokondygnacyjne, ceglane, nowoczesne fasady, które w żaden sposób do słowa Stare Miasto nie pasują. Więc, ale skoro to wszystko już jest, to teraz jest pytanie, co możemy zbudować na tych nielicznych działkach, które tam jeszcze zostały, czyli właśnie na działce Wodopoju, na działce Mercure, która jest tuż za Wodopojem i na której jeszcze można by coś wąskiego zbudować, na miejscu Notu, bo właściciele Notu też od kilku lat myślą o tym, żeby coś przebudować i rozbudować swoją prawda, lokalizację. No i cóż, ja zadałem pytanie jednemu z miejskich konserwatorów zabytków Gdańska kilka lat temu. Mówię, jak mogliście się zgodzić na taką zabudowę? O tylu kondygnacjach w tym miejscu, prawda, powyżej 10 kondygnacji i otrzymałem odpowiedź taką. Ta część Gdańska jest już tak spieprzona, cytuję dokładnie, ta część Gdańska jest już tak spieprzona, że już jej bardziej spieprzyć nie można. Koniec cytatu. No i też nie chcę już używać bardziej wulgaryzmów, ale położono na to... Położono na to 11 kondygnacji w tamtych czasach. I teraz, mamy kwestię jednego budynku na jednej działce, akurat należącej do firmy Moderna, ale jak mówię, obok jest działka, która ciągle jeszcze należy, ta, która zbliża się od strony wschodniej do mostku, która to działka jest niezabudowana. Przebudowa ewentualna budynku Notu, który jest bardzo ciekawym budynkiem modernistycznym zbudowanym przez świętej pamięci doktora Bauma, którego bardzo cenię jako świetnego architekta. Zresztą pracowałem, miałem przyjemność pracować z nim trochę i z profesorem Semką przy odbudowie Elbląga przed wielu, wielu laty. No ale jest to architektura, która no niestety prawdopodobnie będzie musiała za jakiś czas ustąpić miejsca jakiejś przebudowie, czemuś, co z punktu widzenia komercyjnego będzie bardziej się opłacało. No ja myślę, że będą chcieli iść wzwyż, skoro można to zrobić. Wszyscy chcą iść wzwyż, ale w tym przypadku Notu też chciano iść wszerz. To znaczy były takie głosy, jak mówię, nie trafił do mnie taki projekt, ale ja już na podstawie głosów wypowiedziałem się głośno, że absolutnie nie zgodzę się na to, żeby od południa do Notu dobudowywać jakiś kilkupoziomowy parking. I teraz dochodzimy... Nie, no to kuriozalne, no bo w środku miasta parking wielopoziomowy. Jak te parkingi wyglądają, to możemy sobie zobaczyć, czy przed Urzędem Wojewódzkim, czy tam bliżej stoczni. No właśnie, jeszcze jak to wygląda, nie? Tak. Więc i teraz dochodzimy do pewnego meritum. Ja uważam, że kanał Raduni jako pewnego rodzaju linia, która dzieli niestety Stare Miasto, mówię niestety, bo tak jak powiedziałem, połowa część jest jeszcze w miarę zabytkowa, ma jeszcze zachowuje jakieś proporcje dawnej zabudowy, dawnego miasta. Natomiast na północ już mamy nowoczesną zabudowę, moim zdaniem przeskalowaną i tak naprawdę nieprzyjazną ludziom, bo jeżeli wejdziemy na dziedziniec, który znajduje się między Notem a tymi budynkami Jemsów, to placyk, który został tam wygenerowany, jest martwy, jest po prostu martwy. No tak, nawet jest tam jakaś stara historyczna ulica oznaczona w tym miejscu. Tak, no, czyli to też niestety nie poszanowano. Listek figowy leży w postaci brązowego napisu. Więc moim marzeniem i tym, co próbowałem przez tych ostatnich kilka lat realizować na przestrzeni wzdłuż ulicy, przepraszam, wzdłuż kanału Raduni, aż do bramy, dawnej bramy numer 1 Stoczni Gdańskiej, czyli do ulicy Rybaki Górne, było stworzenie mniej więcej od głównego, od Wielkiego Młyna i ostatniego właściwie takiego budynku, który jeszcze respektuje skalę Starego Miasta, czyli piekarni Pelowskiego, tego budynku i się mieści sklep pana Pelowskiego. Co? Wzdłuż Raduni, przez właśnie ten kompleks Wodopoju,
aż do skrzyżowania z ulicą Wałową i następnie do stoczni, pieszej promenady, flankowanej przynajmniej od strony wody drzewami, tam jest troszeczkę lipy, ale to naprawdę już zostało raptem kilka. Natomiast od strony północnej ta promenada byłaby ograniczona zabudową, ale powinna być to zabudowa o gabarytach przedwojennej, czyli powiedzmy od 3 do 5 kondygnacji. To były kamienice nie reprezentujące sobie najczęściej żadnej wielkiej wartości artystycznych. To głównie zabudowa czynszowa i to taka no, dosyć biedna czasami nawet z XIX wieku, choć zapewne znalazłyby się tam i wcześniejsze kamienice. Chodziło o to, że w sytuacji, kiedy na północ od Raduni mamy już właśnie nowoczesne miasto z potężnymi bryłami. Bo tu mamy taką. Tu mamy już w ogóle najbiedniejszą zabudowę nad samym kanałem Raduni. Do tego też wrócę, bo też zasugerowałem firmie Moderna i panu Wolskiemu, żeby również nabyli od miasta mały fragment terenu koło Winifery i odtworzyli. A w każdym razie nawiązali do tej przedwojennej zabudowy. Do końca odtworzyć jej nie można ze względów prawnych, dlatego że ona w zasadzie wznosiła się tuż nad lustrem wody. W tej chwili oczywiście jest to niedopuszczalne z punktu widzenia prawa budowlanego. Natomiast w rezultacie porozumieliśmy się w ten sposób, że te budynki będą w drugim etapie realizacji wodopoju odtworzone, czy powstaną tam nawiązania. A więc zbudowanie, celem było umożliwienie zbudowania rodzaju ekranu, który zasłaniałby w dużej mierze ten nowoczesny Gdańsk z tak zwanego Starego Miasta wokół hotelu Heweliusz i Proremu, ścianą zabudowy, która by nawiązywała do dawnej, nie mówię, że musiałaby to być kopia, ale w każdym razie chodziło o nawiązanie proporcjami, podziałami elewacji, proporcjami okien i unikanie neomodernizmu. Natomiast oczywiście za tym ekranem, który będzie płytszy lub oby głębszy, mogą się wznosić już, wznoszą się w tej chwili już de facto budynki bardzo nowoczesne i bardzo wysokie, więc jeżeli regulacje prawne miejskie, takie jak miejscowe plany czy WZ-ki pozwalają na to, no to trudno tutaj ograniczyć prawo inwestora. I tak udało mi się właśnie w pewnym sensie dzięki temu, że z jednej strony no inwestor potrzebował od nas pewnych zgód. Z drugiej strony udało się jednak nawiązać pewną współpracę. Tutaj nie chcę wystawiać inwestorowi laurki, ale faktycznie zrobił on świetną robotę konserwatorską w Gdyni przy Narodowym Banku Polskim, czyli tak zwanym Banku Polskim na 10 lutego. To jest absolutnie, uważam, wzorcowa realizacja konserwatorska w skali polskiej. No ale w Gdyni to pasuje wszystko. Nie, w skali nie. Tak? W Gdyni też nie wszystko pasuje, tam pasuje modernizm. Natomiast Bank Polski przy 10 lutego nie jest modernistyczny. To jest budowla w zasadzie jeszcze taka bardziej klasycyzująca, natomiast z wnętrzami trochę ardekowskimi. To była charakterystyczna sprawa, bo wtedy powstało w Warszawie specjalne biuro, które zajmowało się projektowaniem tylko i wyłącznie budynków banków dla Narodowego Banku Polskiego. Bodajże powstało w 1924 roku. Ale wracajmy do Gdańska. I no, właśnie chodziło o to, że oni nie projektowali modernizmu, oni projektowali potężne, klasycyzujące budynki ozdobne, które miały pokazywać potęgę polskiej ekonomii, potęgę polskiej złotówki, która wtedy została wprowadzona. I dlatego właśnie bank w Gdyni był bardzo trudny do konserwacji, ponieważ trzeba było na przykład dobrać tynki, które w zamierzeniu projektanta z 1927 roku sugerować miały kamień. Ten budynek z daleka wygląda, jakby był kamienny. Dobra, ale to są szczegóły. Jasne, to wracajmy do Gdańska. Więc udało mi się przekonać inwestora, że ta wysokość 11 kondygnacji nigdy nie znajdzie akceptacji. Zwłaszcza, że też było to
kwestią tego protestu, który protestu czyli skargi. Tak, oczywiście, ten protest był istotny, natomiast i tutaj myślę, że inwestor też miał świadomość, że takie protesty będą, czy Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, czy innych jakichś ciał społecznych. Natomiast wie pan, kończąc jeszcze sprawę tego pasażu, mamy do czynienia z sytuacją, w której pojawia się inwestor, który chce robić wodopój. Słychać o tym, że coś będzie się działo wokół NOT-u, czyli trzeba przemyśleć jakąś koncepcję, na co pozwolić właścicielom terenu pod NOT-em. Następnie za hotelem Ibis bodajże, tu jest Ibis, prawda? Tak, taki parking. Tak. Parking za Ibisem został kupiony, czy miał być kupiony przez jakiegoś inwestora, który również złożył nam koncepcję projektową po prostu hotelu, nowoczesnego, modernistycznego hotelu tamże. Odrzuciliśmy tę koncepcję, sugerując, czy raczej mówiąc wprost, że chcemy właśnie przedłużenia może to nie jest oś, bo mamy do czynienia z łukiem, ale takiej promenady, gdzie będzie respektowana jednak skala dawnej zabudowy Starego Miasta. Więc na początku złożył nam taką koncepcję postmodernistyczną, dosyć postmodernistyczną, czyli stylistyka lat 80., 90. Wyglądałoby dosyć sztucznie, chociaż było to ceglane. I na koniec udało się uzyskać też efekt w postaci po prostu odbudowy nieco podwyższonych, może o jedną kondygnację podwyższonych przedwojennych kamienic z dużym prawdopodobieństwem rekonstrukcji bardzo pięknej kamienicy neogotyckiej. Tutaj była potrzebna tylko zgoda miasta, dlatego że charakterystyczną cechą tego budynku był bardzo potężny, trzykondygnacyjny, ozdobny wykusz ceglany, którego nie dopuszczał miejscowy plan. No bo okazuje się, że obowiązujące tam miejscowe plany pozwalają co prawda budować wysoko, ale nie pozwalają na pełną rekonstrukcję czegoś, co było bardzo piękne jeszcze przed wojną. No i następnie zbliżamy się do skrzyżowania z ulicą Wałową. Tam na skrzyżowaniu też dosyć długie spory toczyliśmy z panem Kostarczykiem juniorem, i udało się wreszcie uzyskać jakiś budynek, który uważam, że jest całkiem niezły. Mam nadzieję, że zostanie zrealizowany. A następnie dalsza część ulicy Rybaki Górne w kierunku bramy stoczni i tam z kolei Stocznia Cesarska projektowała. Też na początku to były koncepcje przecież praktycznie 9 czy 10 kondygnacyjnych bloków. Więc oczywiście powiedziałem, że absolutnie na to się nie zgodzę, ponieważ co prawda 30, a potem ten 26-metrowej wysokości budynki niestety powstają już na terenie stoczni. No tam nawet wyższe powstały. Tak, ale to nie w tym fragmencie. Natomiast w rejonie bramy numer 1. Ale to już jest za bramą numer 1, tam gdzie była stocznia, i to są efekty pewnych decyzji, które podjęto na poziomie zarówno wojewódzkim, jak i ministerialnym nawet jeszcze przed moim przyjściem na ten urząd. No dobrze, ale... Natomiast właśnie pan, chodzi o to, żeby patrzeć na tą przestrzeń w całości, od Pelowskiego przy Rajskiej do bramy numer 1, to jest chodziło o to, żeby kilometra, w miarę był ten plan spójny, taki no prawie pierzejowaty. Tak, to ma być tak naprawdę pierzeja, która kończy Stare Miasto, które jest stare. No i łączy się ze stocznią. I prowadzi nas aż do stoczni. Natomiast to, że za tym już wyrosły przez ostatnich lat 40 różne, często dosyć paskudne, neomodernistyczne kloce, no to już trudno. To nie, że tak powiem, nie czuję się tutaj odpowiedzialnym, wtedy jeszcze byłem studentem. Natomiast taka jedna uwaga. No, wojewódzki konserwator zabytków, będący niestety w polskim porządku prawnym jedynym urzędnikiem, który może się, jak to się mówi brzydko, przyczepić do estetyki, no wszyscy inni nie, tak. Wszyscy inni muszą się kierować tylko prawem budowlanym. Stoi przed właściwie trzema drogami. Pierwsza, że na nic się nie zgodzi. Na nic, to znaczy powie, nie, proszę pana, plan miejscowy mówi o 11 kondygnacjach, podpisał go co prawda mój poprzednik, tak, albo poprzedniczka, albo jeszcze poprzednika.
Plan nie zobowiązuje na przykład dla 20, ale ja się z nim nie zgadzam i ja nie podpiszę. No i oczywiście wtedy możemy, prawda, iść na sprawę sądową. Możemy spodziewać się sprawy sądowej, którą prawdopodobnie wojewódzki konserwator zabytków po iluś latach przegra. No i jeszcze pytanie, czy nie będzie miał jakichś konsekwencji, bo... Utracone zyski. Na przykład utracone zyski, jeżeli jest dobra kancelaria prawna, a zazwyczaj wielcy inwestorzy stać ich na takowe, no to różnie może być. Innymi słowy, nie zgadzamy się, ryzykujemy postępowanie prawne, które w rezultacie przegramy, bo przecież ktoś kiedyś się zgodził na te ileś tam kilkanaście kondygnacji. Jest druga możliwość, podpisujemy wszystko jak leci. Jesteśmy lubieni, hołubieni, mamy dobrą prasę. Prasę mamy złą, przepraszam. Prasę złą, bo jak dojdzie to do czego, to wszyscy tutaj... Strefa prestiżu powie tak, no tak. Okropny konserwator. Na siedział w kieszeni Z tą kieszenią to ten... No dobrze, niech będzie nawet, że w kieszeni. Więc okropny konserwator na wszystko się zgadzał. No więc tak, to jest, ale wtedy jesteśmy kochani przez władzę, może nie wiem czy warszawską, ale na pewno gdańską, na pewno lokalną, na pewno przez deweloperów, różnych innych inwestorów. Przez ludzi mających wpływy. Przez ludzi mających wpływy i pieniądze. Ja zawsze mówię, co prawda, że jest tu jedno ryzyko, że nawet człowiek, który się zgadza na wszystko, w pewnym momencie może tak dobrocią swojego serca i otwarciem na problemy bliźnich, zwłaszcza inwestorów, tak ich ośmielić, że w którymś momencie trafi do niego projekt, którego nawet tak dobry człowiek, tak spolegliwy i tak otwarty, no nie będzie mógł podpisać. Mhm. I w tym momencie zwali się na niego również hejt. I jeszcze jest trzecia droga. Trzecia droga, którą ja obrałem. Uważam, że jest to najtrudniejsza droga tak naprawdę, ale jest to droga dialogu. Dialogu, gdzie po jednej stronie jest oczywiście inwestor, który daje do zrozumienia, że proszę pana, ja mam plan, ja mam może nie plan, może mam WZ-kę, ja zapłaciłem za ten teren olbrzymie pieniądze, jeżeli pan się nie zgodzi, no to trudno, no to ja pana rozumiem, nawet pana argumenty konserwatorskie, historyczne, artystyczne, architektoniczne są godne szacunku, no ale pan mnie rozumie, ja mam argumenty finansowe, ja nie mogę do tego dopłacić i prawne, i ja poczekam, proszę pana, czekam, no bo przecież pan kiedyś też odejdzie na przykład. Każdy konserwator nie jest wieczny. Żaden konserwator nie jest wieczny. I w tym momencie, tak jak w wariancie numer jeden, czyli konserwator, który ciągle mówi nie, w którymś momencie ten konserwator odchodzi. I przychodzi konserwator na przykład, który znowu mówi nie. Ale potem i on odejdzie. I przyjdzie, no w którymś momencie przyjdzie konserwator, który mówi tak. No i proszę zobaczyć, i w tym momencie wraca projekt z na przykład z roku 2015 czy 2016 tutaj. Celowo nie mówiłem, że akurat z 16, bo to, o czym mówię, nie dotyczy wodopoju, tylko to jest po prostu generalna uwaga. Ogólna zasada. Że przychodzi ktoś, kto będzie mówił tak i będziecie państwo mieli 11 kondygnacji, jak to będzie temu winien. Konserwator? A może ten, kto na poziomie miejskiej polityki pozwala na takie rzeczy? Ja myślę, że zawsze konserwator jest winny. No tak, ma pan rację. Wina konserwatora to są wina oczywiście najwyższej próby. I teraz tak. Dialog. Jeżeli pojawia się inwestor i architekt, który jest skłonny do tego dialogu, który mimo wszystko, bo wie pan, ja uważam, że pojawili się w ostatnich latach, ja wiem, że to może pan się nie zgodzić i wielu ludzi może uważać to za dziwne stwierdzenie w moich ustach, ale nastąpiło na rynku deweloperskim, moim zdaniem, pewne zróżnicowanie, które już jest widoczne. To znaczy, że są deweloperzy, którzy budują obiekty o znacznie wyższym poziomie jakości wykonania i tak dalej, też w bardziej prestiżowych lokalizacjach i również o bardziej prestiżowej architekturze. To już się w Polsce zaczęło. Najpierw w Warszawie. Ja mam inne zdania na ten temat, bo oczywiście mieszkam w centrum Gdańska, widzę, co się buduje. Może jest kilka, ja nie będę wymieniał tutaj nazw tych deweloperów, którzy to zbudowali. Są fajne rzeczy, fajne realizacje, które są w samym centrum Gdańska. Warto je zobaczyć. Są tam od razu drzewa, bo też zostały zasadzone, co mnie bardzo zdziwiło, bo była to pierwsza realizacja, ale to każdy niech się domyśli, o czym mówię.
No ale większość jednak zabudowy, która jest tworzona przez deweloperów, no to są zwykłe bloki, które mogą stać wszędzie. I ja zawsze mówię, od Lizbony po Władywostok mogą stać, ale nie w centrach historycznych i zabytkowych. Tak, oczywiście. Więc to jest niestety większość tego, co się w Gdańsku, w szeroko pojętym centrum Gdańska buduje. I to jest praktyka, przeciwko której no, starałem się walczyć. Na ile dobrze, to państwo oczywiście sami mogą ocenić. Jest kilka takich realizacji, akurat taki waterfront w rejonie Angielskiej Grobli, tam jest chyba Wastind się zbudował z takim osiedlem, to się nazywa taka ceglana architektura, uważam, że bardzo dobra, nad brzegiem Motławy. Jasne. Uważam, że to jest jedno z najlepszych osiedli, które w ogóle powstało w ostatnich kilkunastu latach. Druga taka realizacja, którą uważam, ale to jest oczywiście moja prywatna opinia, może dlatego, że w przypadku Wastintu nie, natomiast w przypadku tego drugiego, czyli tak zwanych czerwonych koszar na ulicy Sadowej, to tam też miałem pewien wpływ na ewolucję projektu. Ale to może na inną rozmowę, bo tam obok tych koszar mamy ten budynek, który jest ostatnim długim ogrodem. I to myślę, że sobie na inną rozmowę. Który wpisaliśmy do rejestru zabytków. Tak, i żeby go nie pozwolić zburzyć miastu. Nawet razem chyba braliśmy udział w programie telewizyjnym na ten temat. Możliwe. Miasto chciało na miejscu budynku zrobić drogę, na miejscu drogi zrobić budynek. I jeszcze potem parking chcieli jeszcze tam wstać. Też. Ale dobrze, wracajmy do wodopoju. Więc udało się rozpocząć jakiś dialog z panem Wolskim, panem architektem Wolskim, Jerzym. I ten dialog trwał bodajże z półtora roku. Bardzo powstało wiele różnych koncepcji. Udało mi się przekonać, bo nie chciałem powiedzieć... Zmusić. No tak, bo to brzydkie słowo i niewłaściwe, jeżeli się mówi o dialogu. Ale przekonać do obniżenia wysokości o dwie kondygnacje, czyli o 7 czy 8 metrów całości, a także do tego, żeby tą wyższą część budynku urzutować w formie takich stopni i cofnąć w stosunku do elewacji, które miały być elewacjami nawiązującymi do dawnych kamienic. I faktycznie, pan Wolski próbował nam proponować jeszcze taką koncepcję mieszaną, to znaczy zastosować w pierwszym rzędzie zabudowy budynki ceglane, nowoczesne. Ale to chyba gdzieś pan ma taką koncepcję. Tak, tak, nowoczesne, ale nawiązujące proporcjami jakby do budynków historycznych. Tu jest właśnie taki widok z góry. No ale to też widać na pierwszy rzut oka przeskalowanie tej... To jest tak, są one przeskalowane i choćby sam fakt, że są jednej wysokości już to też budzi budzi pewne obawy, że byłoby to wyglądało bardzo sztucznie i naprawdę zdecydowanie jak dekoracja, a nie nawiązanie do historycznego. Mi się od razu przypomina Wyspa Spiszów, nie wiem tak, dlaczego. Tak, może jest to właściwa konotacja. Także myśmy tutaj proponowali raczej... Ale to był projekt z którego roku? To był projekt z 20 lub 21. To ja tutaj pokażę jeszcze. Dobrze. Natomiast proszę zobaczyć, że jednak niestety... A, tutaj mamy do czynienia z projektem trochę wcześniejszym. I też widać, że jest co prawda... Idea. Tutaj? Jest co prawda widać, idea czy nie? Zastosowania cegły jako materiału historycznego, ale te proporcje, no jednak są to proporcje cały czas bardzo neomodernistyczne, żeby nie powiedzieć nawet trochę brutalistyczne. Ta skala jest już trochę zbyt brutalna. Więc tutaj prosiliśmy, żeby jednak w tym kierunku też, nie iść. To jest też rok 2021, tak? Tak, chyba 21, zaraz zobaczymy. Tak, grudzień 21. Czyli po tej koncepcji przyszła ta koncepcja z tymi kamieniczkami, która jednak, jak wspomniałem, nie odpowiada historycznym materiałom, bo mamy przecież zdjęcia tego, jak wyglądało to przed wojną. To jest jeszcze inny wariant tej koncepcji, bo proszę zauważyć,
też zwrócić uwagę na to, co tu się dzieje. Zasugerowaliśmy, żeby odbudować tą zabudowę nad Radunią, żeby nad Radunią pojawiły się niskie budynki, takie jak były, one są troszeczkę większe od Winifery, która była najmniejszą z nich wszystkich. Natomiast tam powinny być restauracje, winiarnie, kawiarnie z tarasami, dokładniej z balkonami nad kanałem Raduni. I tutaj mamy takie właśnie taki efekt. To jest ostatnia koncepcja. To jest ostatnia koncepcja, ale tu pokazuję tylko ten fragment nad Radunią. Tu na końcu widzimy Winiferę. Więc w rezultacie tego wszystkiego zaczęliśmy zbliżać się do koncepcji Tachi, która odpowiada, jeśli chodzi o te budynki, które w jasnym tynku utrzymane, to są budynki, które odpowiadają tym, które były tu historycznie przed wojną. Co do wysokości, proporcji, no może nie wszystkich detali, bo to były proste kamienice z delikatnym detalem architektonicznym. No ale dalej mamy tą piramidę z tyłu. A dalej mamy to, co pan nazywa piramidą, czyli w tym przypadku 9 kondygnacji o zmniejszonej wysokości, o 8 metrów w stosunku do tej pierwszej koncepcji. I zaraz państwu pokażę tutaj przekrój. No to chyba tam gdzieś. Tak, jest przekrój. Więc idea polegała na tym, żeby stworzyć, jak wspomniałem, żeby stworzyć tutaj ciąg pieszy pomiędzy Winiferą i innymi budynkami, które za Winiferą zostałyby zrekonstruowane, czy stworzone, z tymi wszystkimi balkonami, tarasami nad wodą. Natomiast dla osób idących tą ulicą Wodopój, te 4 najwyższe kondygnacje byłyby praktycznie niewidoczne, ponieważ są one schodkowo wycofane. Także mamy wysoką kondygnację pionową od strony hotelu Mercure, natomiast od strony Starego Miasta, Świętej Brygidy, Winifery i sąsiednich budynków odczytywałoby się tą perspektywę ulicy jako perspektywę ulicy powiedzmy czterokondygnacyjnej, maksimum pięciokondygnacyjnej z piątą kondygnacją ukrytą w dachu. Więc to był efekt pewnego kompromisu. Ja uważam, że jest to dobry kompromis, bo tak jak wspomniałem, konserwatorzy się zmieniają, a mam już kilka przykładów takich sytuacji, w których coś blokowaliśmy, czy coś ktoś kiedyś blokował, po czym przychodził następny konserwator i podpisywał wersję, która będzie, czy była, dużo wyższa niż... Ja tu chcę jedną rzecz zacytować, co jakby czytelników wzruszyło, oburzyło. Mhm. Tylko właśnie, jest to na tylu kartkach. Tu jeszcze pozwolę sobie zwrócić uwagę na tą wizualizację. Mhm. Prawda? Widać oczywiście tą wycofaną, bardzo wąską bryłę, bo ona jest... To jest to. To, tak, jasne. Tak. Mhm. Więc proszę zauważyć, że tutaj jest ślepa ściana. Zgodnie z tą koncepcją stworzenia pierzei aż do bramy numer 1 Stoczni Gdańskiej, do tego można w przyszłości dobudować kolejne kamienice, które oczywiście będą dosyć wąskie i które tutaj stałyby na terenie należącym do hotelu Mercure. Mhm. Ale uważam, że ze wszechmiar należy dążyć do tego, żeby przedłużyć tą pierzeję i zbudować obiekt, który będzie narożnikiem przy hotelu Mercure, który ukryje wjazd do tej dziury wstydu, do tego obrzydliwego technicznego dziedzińca i który zamknie w jakiś sposób, uporządkuje ostatnią pierzeję Starego Miasta. Rozumiem, ale tutaj zarzuty czytelników były takie, że ja nie mogę tego teraz znaleźć oczywiście, no bo jakże to tak nie ale może to być. Proszę zacytować. Nie, no chodzi o to, że inwestor powiedział, że każdy szczegół z panem opracowywał i przedyskutował. Nie myli się pan. Mhm. Faktycznie tych spotkań było kilkanaście. No i to był zarzut, bo no tak, czyli co? Konserwator poszedł na układ z tym obrzydliwym deweloperem. No, z obrzydliwym deweloperem. Wie pan, gdyby konserwator spotkał się z deweloperem raz i podpisał to, co mu deweloper przyniesie, lub też architekt dewelopera to nie byłoby raczej, układu. To nie było układu.
Po prostu przyszedłby do urzędnika, podpisał i koniec. No i to jest taki idealny, to jest właśnie ten trzeci rodzaj konserwatora, konserwator idealny. Inwestor przychodzi, to. W ciągu 30 dni najdłużej, no 60, bo to jest sprawa skomplikowana. Ale można szybciej. No można szybciej oczywiście, ale powiedzmy dla zachowania przyzwoitości i pozorów praworządności 60 dnia inwestor otrzymuje podpis konserwatora. No to jest dobry konserwator, takich nam potrzeba. Tak, bez układów, po prostu przychodzi cyk, załatwiona sprawa. Tak. I, proszę zobaczyć, że w tym układzie możemy też powiedzieć, że genialny był architekt, ponieważ tak wbił się w wytyczne konserwatorskie, których być może nawet na piśmie wcześniej nie otrzymał, że konserwator się na wszystko zgodził. Czyli nie wchodził w żadne układy, po prostu robił jak trzeba. Robił jak trzeba, bo sam wiedział jak należy, konserwator się z tym zgadzał. Wszyscy są szczęśliwi. Przedstawił pan redaktor świat idealny. Być może do takiego się zbliżamy. Może właśnie te wszystkie zmiany ku temu dążą. Ja natomiast... Moje zdanie jest takie, no, mi się ta koncepcja podoba średnio. Podoba mi się koncepcja pierzejowatości i odbudowy jakby no, pierzei w miarę możliwości. Natomiast jednak mnie razi i wielu czytelników tego portalu, zobaczymy jak u nas, jaki będzie u nas odzew, no trochę razi ta coś. Może przez to, że tutaj pokazano coś takiego, no co rzeczywiście no, tworzy takie wrażenie przytłaczania tą bryłą szklaną tych budyneczków, które stoją z przodu. Tak, to znaczy wie pan, nie broniąc, bo to jest wizualizacja, która została opracowana na podstawie projektu oczywiście informatycznego, więc wszystkie tam punkty zbiegu się zgadzają, to nie jest oszukane. Jasne. Natomiast punkt obserwacji, z którego widzimy, jest punktem bardzo teoretycznym, to znaczy praktycznie rzecz biorąc, nikt tego budynku z tego punktu nigdy nie będzie widział, bo to jest widok mniej więcej... Z podwórka świętej Katarzyny? Nawet nie świętej Katarzyny. Z okna sióstr Brygidek. Aha. Z okna budynku sióstr Brygidek. Czyli tylko siostry Brygidki będą to widziały w ten sposób, choć podejrzewam, że nawet one nie, dlatego że tutaj zoom został ustawiony tak jakby ogniskowa. Ustawiona tak, że to w ten sposób widziałby ten obiekt ktoś, kto siedziałby w połowie wysokości kościoła świętej Brygidy i przebijał wzrokiem budynek sióstr. Rozumiem pan, o czym mówię. Tak, siostry będą widziały mniej tego szkła, w związku no, po prostu ze skrótem perspektywicznym. No ale... Natomiast ja powiem panu coś innego. Dlatego pokazuję chętniej tego typu wizualizacje. Zresztą pan Wolski nawet przy tych pierwszych swoich koncepcjach całkiem celowo, każdy architekt by tak zrobił, pokazywał tą... Znaczy ukrywa się te rzeczy, które szpecą. Wie pan, to jest jedna sprawa, ale po drugie też mimo wszystko, zarówno widok stąd, jak i od strony notu, to jest widok, który będą widzieli piesi. Widok, który pan pokazuje, na który będą widziały siostry zakonne, praktycznie nie będzie przez nikogo obserwowany. Ale rozumiem, ja oczywiście też mam pewne niepokoje związane z projektem. Na tym zdjęciu mamy tak, bardzo dominującą bryłę szkła, czy raczej był, bo tam jest, to jest mocno rozrzeźbione. Zależało mi bardzo na tym, żeby pan Wolski znalazł koncepcję na rozrzeźbienie tej szklanej bryły, szklanej, czy może niekoniecznie szklanej, przecież to mogą być równie dobrze betonowe, żelbetowe, stalowe czy inne. Ale szkło mimo wszystko jest lekkie, natomiast daje wrażenie lekkości, natomiast powinno być maksymalnie rozczłonkowane, ponieważ jednym z nieszczęść, o których wspomniałem na początku rozmowy, tej gdańskiej architektury współczesnej jest to, że to są wielkie kloce. I widziane z daleka, z pewnej perspektywy, są po prostu wielkimi pudłami. Wtedy pan z daleka nie widzi, czy to jest szkło, czy to jest beton. Natomiast to ma być rozrzeźbione i te tarasiki, które tam będą się znajdować, czy balkony, mają mimo wszystko być jeszcze zmiękczone zielenią, zakładając, że... Miejmy na to,
Być może, że tak będzie, bo ja zawsze mam kłopot z wizualizacjami, ponieważ troszkę się zajmowałem zawodowo wizualizacjami. Ja też. Czyli oszukiwaniem, czyli w dużej mierze oszukiwaniem. Oszukiwaniem, bo jak przyjdzie inwestor i jak do tego jeszcze budowlaniec, to stwierdzi, a nie, no tego to się nie da zbudować tak tanio, jak się określiło w kosztorysie, więc te okna będą zupełnie inne. I zrobimy, a weźmy sobie takie szyby i okna jak w latach 90. Więc oczywiście, więc widzi pan, dlatego też, o ile dobrze pamiętam, w warunkach naszej decyzji jest informacja o tym, że pewne elementy tego budynku muszą być uzgadniane z naszym urzędem. Mhm. I na przykład mamy kwestię próbek tynków. Tynk, mówiłem o tej realizacji moderny w Gdyni, czyli Banku Polskim. Tam tynk jest naprawdę zrobiony świetnie, ale oczywiście może przyjść teoretycznie wykonawca, który zrobi byle jaki tynk akrylowy na styropianie. Oczywiście na to się nie zgadzamy, nie zgadzaliśmy i nikt się na to, mam nadzieję, nie zgodzi. Nie wiadomo, no jest nowy konserwator, jak pan mówi. No, ja szanuję profesjonalizm pana Chmielewskiego i on się na tynk akrylowy na styropianie nie zgodzi. No. Ja mam taką nadzieję. Nie, tutaj akurat mam pewność. Natomiast wie pan, ważna jest faktura tynku, ważny jest jego kolor, ważne jest jego uziarnienie. To będzie albo makieta, albo piękna fasada nawiązująca do historycznego obiektu. Więc to są istotne te detale. Oczywiście na takiej wizualizacji ma pan nawet kwestię przekłamania kolorów, prawda? Bo to w tej chwili wygląda jak prawda, lekko przyrumieniona bułeczka. Tak, lekki zachód słońca. Tak, lekki jeszcze zachód słońca, prawda? Natomiast na tej wizualizacji szkło jest bardzo ciemne i przytłaczające. Nie widać na przykład kontrastu między elementami metalowymi, które pan Wolski chciał zrobić w kolorze miedzi, czy nawet z miedzi, która mogłaby na przykład ciekawie patynować, że tą miedź ma swoje jakieś konotacje w gdańskiej architekturze, to miałby sens, ale przecież jeśli chodzi o szkło, to możemy zastosować gradację na przykład od ciemniejszego niżej, na przykład do jaśniejszego wyżej. Ja jestem w ogóle zwolennikiem tego, żeby w przypadku wyższych kondygnacji stosować szkło z lekka takie błękitnawo-szare, że bardziej szare niż błękitnawe, bo innymi słowy, żeby to troszeczkę ginęło w kolorze gdańskiego nieba, które jest szare. Ale mówię, to są szczegóły, które już będą rozgrywane na etapie budowy, na próbkach, na naturalnej wielkości. Czy inwestor już będzie, ma wszystkie zgody? O ile mi wiadomo, w tej chwili dokumentacja jest chyba w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, czeka na pozwolenie na budowę. Jasne. Tutaj też, bo zdaje się, że portal Trójmiasto się do pana... Zdaje się, że portal Trójmiasto się do pana odezwał, bo jest tu takie zdanie: już niedługo zapoznam państwa z historią planów zabudowy kwartału. To właśnie dzisiaj robimy, tak? To portal Trójmiasto? Tak, no tak, tu napisane jest. Miesiąc temu był konserwator na swoim facebookowym profilu, czyli na profilu były pomorski wojewódzki konserwator zabytków Igor Strzogis, taki profil. Polecamy zresztą ten profil, niech sobie tam każdy wejdzie i zasubskrybuje, ciekawe rzeczy tam się wyczyniają. No trochę się wyczynia, troszkę tam odwiedzają mnie czasem różni sympatyczni ludzie, a czasem też odpowiadam ludziom, którzy się mijają z prawdą, jeśli chodzi o to, czemu winien jest były pomorski wojewódzki konserwator zabytków. Znaczy konserwator jest zawsze winny jest, że nie buduje, że buduje, że nie konserwuje, że burzy. Wszystkie rzeczy są skupione wokół konserwatora. Taka jest opinia. Taki jest polski porządek prawny. Tak, prawny, tak, oczywiście. Tak jak my go rozumiemy. Ja nie wiem, panie Igorze, czy my kończymy na teraz o tym? Myślę, że tak. Tak? Umawiamy się na jakieś kolejne rozmowy? No właśnie, o Danzigerhofie byśmy i wtedy byśmy się osobno, ale to spotkajmy się osobno na ten temat. Oczywiście, że tak. No Danzigerhof to jest nasz konik, ponieważ myśmy petycję wtedy do pana wysłali. Przez kilka tysięcy ludzi podpisało tą petycję.
Obecny konserwator zabytków dosyć enigmatycznie wypowiada się na ten temat. Ja odczuwam, to jest moje prywatne zdanie. Prywatne zdanie, no i odczucie całego portalu, że chyba pan nowy konserwator nie za bardzo jest za tą koncepcją odbudowy czy rekonstrukcji Danzig-Rychow. Znaczy, ja przeczytałem taką wypowiedź pana Chmielewskiego, już nie pamiętam w jakim medium, zapewne internetowym, w której wyraził się w ten sposób, że nie jest zwolennikiem odbudowy zabytków, chyba tak to zabrzmiało. Tak. I tu powołał się na pewne przykłady niemieckie, konkretnie chyba mówił o Dreźnie, gdzie mówił, że niektóre budynki mu się bardzo nie podobają, bo są takie po prostu zupełnie odbudowane w nowoczesnych materiałach, a udają zabytkowe. I to ja się tutaj zgadzam. W Dreźnie niektóre te, zresztą w ogóle Niemcy mają taką tendencję. Zwłaszcza nerdowszczyzna, ale nie tylko. Również teraz to przesiąkło również tam dalej. No, inna sprawa, że zachodnie Niemcy były już wcześniej odbudowane i raczej teraz niewiele się odbudowuje nowych rzeczy, ale nadal się to robi. Na przykład możemy kiedyś porozmawiać o Weizel, gdzie profesor świętej pamięci, profesor Deurer odbudowywał kilkanaście, no już 20 lat temu, jeden z najpiękniejszych ratuszy w Niemczech, wczesnorenesansowy. I tam też troszeczkę, no, kilka pociągnięć rapitografu mojego się znalazło. Natomiast faktycznie Niemcy budują zabytki piękniejsze i doskonalsze niż były kiedykolwiek. I to jest oczywiście zupełnie okropne. Ja jestem przyzwyczajony jednak do tego, że zabytki mają prawo nosić piętno patyny, nierówności, krzywizny i tak dalej. Tak jak to się dzieje we Włoszech, czy we Francji, czy w Anglii. Natomiast w przypadku Danzig-Rychowu, mówiąc o odbudowie, ja miałem na myśli autentyczną odbudowę wszystkich elewacji Danzig-Rychowu. Nie wypowiadałem się na temat wnętrz, no bo jasne, to już jest inna sprawa, budynek nie jest wpisany do rejestru, budynek nie istnieje. Natomiast w przestrzeni miejskiej, jeżeli by zaistniały naprawdę bardzo dobrze odbudowane, bo mamy przecież doskonałą dokumentację zdjęciową, jak ten budynek no wyglądał, to miałoby nie to... Nie dość tego, powstały dwie... Jejku, zapomniałem tego słowa. Makiety? Dwie makiety powstały. Tak, jedna była pana Michela, a druga była pana... No i znowu mi wyleciało to nazwisko, ale takie makiety. Problem polega na czym w przypadku Danzig-Rychowu, moim zdaniem, znaczy jednym z problemów jest to, że w tym miejscu każda zabudowa, która będzie teraz stworzona, będzie obciążona olbrzymią odpowiedzialnością za to, w jaki sposób będziemy pokazywać główny widok na główne miasto. Bo przecież nie zapomnijmy, obok jest brama Wyżynna. Katownia, tak, i wieża Katowni. Po prostu tamtędy królowie Polski wjeżdżali do Gdańska. Tak. Tamtędy cesarz Napoleon wjeżdżał do Gdańska. To jest po prostu najważniejsza oś, najważniejsze miejsce, z którego się obserwuje Gdańsk. I jeżeli my zbudujemy tam nowoczesną kubaturę, na przykład taką wielką kubaturę, która wypełnia w 100% to, co można było wypełnić za pomocą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego autorstwa pana Marcina Kozikowskiego, na przykład, który dostał drugą nagrodę, no pierwszej nie było, lat temu chyba z 10. No szkoda, że nie było pierwszej, właśnie, to ja osobiście nie bardzo rozumiem tą decyzję Stowarzyszenia Architektów Polski, które sędziowało, ale już jeżeli tam powstanie budynek pana Kozikowskiego, czy kogokolwiek innego, który zaprojektuje coś alternatywnego, to będzie to budynek obciążony olbrzymią odpowiedzialnością, że on konkuruje z największymi budynkami, które widziały, że tak powiem, majestat Rzeczpospolitej przez kilkaset lat. Jeżeli Danzig-Rychow
wyburzono w 45 czy 6 roku, przecież on istniał. Tak, tak, no są te zdjęcia jeszcze. No, więc jego wyburzono. Też. Wyburzono tak. Go celowo po to, żeby odtwarzając Gdańsk XVII-wieczny, czyli sztuczny w pewnym sensie, polski XVII-wieczny Gdańsk z czasów naszej potęgi, pokazać widok na ten Gdańsk, na wieże kościołów i tak dalej. Potem zrobiono, prawda, ten malutki lot, bardzo ciekawy, modernistyczny obiekt. Ale panie Gorze, ale o tym porozmawiajmy sobie. Dobrze, przy następnej okazji. Razie, bo to jest też dobrze. Dobra rozmowa i pasjonująca. I tyle, no. Ja dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Za te wszystkie materiały. Obawiam się, że zanudziliśmy pańskich słuchaczy. Zobaczymy. Bo to już godzina chyba, tak. Zobaczymy. Proszę poskracać. Poskracamy. Dziękuję bardzo. Dobrze. I do widzenia. Okej, do widzenia. Szanowni Państwo, szanowne organizacje społeczne i NGOsy, zapraszamy do korzystania z naszego studia telewizyjnego i zapraszamy do korzystania z naszego studia digitalizacyjnego. W naszym studiu telewizyjnym możecie przeprowadzić Państwo debaty, możecie przeprowadzić Państwo autoprezentacje bądź prezentacje, możecie Państwo przeprowadzić rozmowy z ciekawymi ludźmi i dla NGOsów i dla organizacji społecznych ta usługa jest za darmo, więc Państwo mogą Państwo korzystać z naszych z urządzeń, z naszych sprzętów, z naszego doświadczenia. Również jeśli chodzi o drugie studio, studio digitalizacyjne, również tam Państwo mogą skorzystać z oferty digitalizacji obiektów historycznych, swoich zdjęć, dokumentów, gazet, jeśli takowe są. Również bardzo chętnie pomożemy i udzielimy rad, jak archiwizować. Obydwa te studia są sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030. PRO.